Dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Antoniżak. Jestem reżyserem teatralnym, twórcą i szefem teatru Nie teraz, także publicystą i pisarzem. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o elitach, o tym, o czym czasami rozmawiamy czyli o autorytetach o tym, że niekoniecznie. Słowo autorytet odpowiada nam dzisiaj na zapotrzebowanie prawdziwego autorytetu, czyli ogólnie rzecz mówiąc, o ŻE czyli o elitach zakłamanych. I chciałbym to odnieść do sprawy ludzi świata sztuki, tak zwanych artystów, którzy w naturalny sposób do elit pretendują, ale też chciałbym to odnieść do sprawy Boga, czyli jak to elity traktują pana boga i wiarę. No i oczywiście jeszcze jedno. Zgodnie z sugestią realizatora proszę państwa o polubienia tego co przed sobą widzicie to o czym słuchacie i proszę o to aby w ramach tych piktogramów do których się przyzwyczailiśmy w internecie takie paluszki się pokazywały do góry. W naszej rączce. Dziękuję państwu i życzę dobrego odbioru. Tak naprawdę od maleńkości każdy z nas potrzebuje przykładu. Za przykładem się rozgląda. Potrzebuje, aby ktoś nam powiedział co robić, jak się zachować, jak funkcjonować, aby nas czegoś Nauczone. Oczywiście czegoś pożytecznego, mówimy o pozytywnej wizji nauczania, a nie tej negatywnej. To naturalna cecha człowieka poszukiwanie wiedzy i poszukiwanie przykładu, poszukiwanie autorytetu. A tak, właśnie autorytetu. Nawet w słowie nauczyciel się to kryje, prawda? Nauczyciel czyli ten, który naucza. Uczy. No, oczywiście najpierw jest rodzic, czyli wiadomo, od tego wszystko się zacząć powinno, czyli rodzice, którzy prowadzą za rączkę, co nie znaczy, prowadzą na smyczy. Jak chce nam się wmówić, budując dzisiaj taką narrację w przestrzeni publicznej, że rodzina to środowisko toksyczne. Ależ nie. Dokładnie jest odwrotnie. Pamiętacie Państwo, jeżeli pamiętacie, jak to kiedyś mówiono, że jeżeli nie będziesz słuchał ojca matki, to będziesz słuchał tych z ulicy. A dzisiaj, jakby to się wszystko odwróciło, to właśnie ulicy słuchamy. Ale ulicy też ubranej oczywiście w cały szereg tych strasznych przekaziorów od telewizora zacząwszy. To jest ta dzisiejsza ulica, która... Jest antynaukowa, czyli nie tyle uczy, co oducza albo wykrzywia. Elity. Jak powstają elity, do czego one nam są potrzebne i dlaczego tak naprawdę bez nich nie potrafimy żyć? A to naturalne. Okazuje się, że w świecie, w którym żyjemy, w świecie, w którym o funkcjonowaniu władzy decyduje system zwany demokracją, ludzie wciąż tęsknią za układem monarchicznym. Takie naturalne dla człowieka, prawda? Że musi być punkt odniesienia, że ten punkt odniesienia musi być zdefiniowany w jakimś konkretnym człowieku, który ten punkt odniesienia swoim życiem, swoim postępowaniem definiuje. To bardzo ważne. Nie tam jakieś zbiorowe definiowanie. Tego, jak żyć, jak jeść, jak spać, jak wierzyć. Ludzie potrzebują konkretu. Potrzebują tego, co nawet się nam bardzo dobrze obrazuje poprzez święte obrazy właśnie poprzez pewną ikonografię, odwoływanie się do osób świętych, modlitwa do świętego Antoniego czy do świętej Cecylii, a przede wszystkim w naszej kulturze do Maryi. Do niepokalanej. Obraz, konkretna osoba, prośba, poszukiwanie cech, które nam by mogły służyć do lepszego życia. Wiecie Państwo, zdarzyło się chyba za 3 lata temu, że miałem okazję. Mieć taki mały wykład na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była tam zorganizowana sesja o elitach, właśnie. Ta sesja, bardzo ciekawa, odwoływała się oczywiście do świata artystów, do elitarności w sztuce, do tego, czy artyści mogą być przewodnikami dla ludzi, dla społeczeństwa, mówiąc szerzej. Pytanie zdawać by się mogło retoryczne, bo od wieków tak jest, że artyści prowadzą ludzi. Prowadzą ludzi poprzez swoje dzieła, prowadzą ludzi poprzez przesłania z tych dzieł płynące. Od bajek zacząwszy, drodzy państwo, od bajek zacząwszy, po bardzo poważne dzieła, e, nawet te dramatyczne. Ludzie. Chcą iść za kimś, kto ubiera świat w estetyczne przesłania, i ten ktoś, kto, kogo, komu uwierzą, jest dla nich bardzo ważny. Problem dzisiejszego świata polega trochę na tym, że ważniejszy stał się przekaz niż treść. I elitarność zaczęła być definiowana nie tyle poprzez dzieło, co poprzez zajmowane miejsce. Czyli, jakby to, się, jakby to powiedzieć, dyplom magistra sztuki jest ważniejszy niż to, co ów człowiek posiadający dyplom potrafi zrobić i potrafi nam dać poprzez swój ewentualny talent. A, jako że ta swoista wyróżnialność tych ludzi bardzo szybko została zauważona przez polityków, to i artyści, Zostali zaprzęgnięci do tego pługa zmieniającego ludzką świadomość. No i to się wtedy już nazywa indoktrynacja, prawda? I mamy całe rzesze artystów, którzy służą władzy, bardzo często złej sprawie. No ale z drugiej strony mamy też tą świadomość, którą artyści sami w sobie kultywują. Że artyście wolno wszystko, że sztuka to jest przestrzeń wolności. No i mamy zdarzenie tych dwóch światów, prawda? Z jednej strony artysta to wolność, a z drugiej strony, artysta ma służyć swemu panu do pługa, do którego się zaprzągł osobiście przypięty, do pługa indoktrynacji. Trudno im to pogodzić, dlatego nie dziwmy się, że wśród tych, którzy są używani do tej indoktrynacji również dzisiaj, mamy coraz mniej prawdziwych artystów. Prawdziwych, to znaczy takich, którzy tworzą dzieła. A coraz więcej zwykłych wyrobników, ludzi, którzy li tylko wykonują swoje zadania. No tak trochę po bolszewicku, prawda? Taki, taka politgramota. Trzeba zrobić, są oficerowie polityczni od sztuki, i oni to robią. I mamy ich całe tuziny, całe kopy. I oni się w to wpisują, no bo jest jeszcze ekonomia, która ich podkręca, i jest jeszcze cały ten blichtr, który finalnie nazywa się byciem w salonie byciem celebrytą. Bycie celebrytą to nie jest bycie artystą. Celebryta to nie elita, że tak zrymuje te dwa słowa. Musimy mieć tego pełną świadomość i musimy szukać tam, gdzie ta wolność artysty nie stoi w sprzeczności z zadaniami, które ten artysta wykonuje. Z tym, co on sobie weźmie do serca i tym, co będzie chciał dać innym ludziom. No porównajmy, porównajmy, drodzy państwo, przykładowo Zofia Kossak-Szczucka, pisarz, artysta, wielka polka, a inna artystka, która też się definiuje jako pisarka, pani Manuela Gretkowska. Porównajmy te dwa nazwiska. I wyciągnijmy z tego wnioski, jak to jest, prawda? Jak to do siebie pasuje, i co dla nas będzie w tym momencie odpowiadało pojęciu elita, autorytet. Takich przykładów, takich nazwisk wstawianych obok siebie, też moglibyśmy przywołać tutaj bardzo wiele. Nie w tym rzecz, chodzi o mechanizm. Chodzi o mechanizm, który powoduje, że można być wolnym wewnętrznie artystą i nie służyć złu. To jest do zrobienia. Czego potrzeba artyście? Czego artysta powinien doświadczyć, aby móc zrobić to, o czym mówię, aby służyć dobru, być wolnym, wykorzystać swoje talenty? Jak to uczynić? To wcale nie jest takie trudne. Choć trudne jest do uświadomienia, czego doznałem prowadząc po tym moim małym wykładzie na ASP rozmowy ze słuchaczami tego wykładu. Czułem, że mają prosty problem poznawczy. Bo wiecie Państwo, jaką ja tezę postawiłem? A no taką, że w dziejach świata, w dziejach kultur, Istnieje tylko jedna kulturowa nominacja, która daje prawdziwą wolność. Taką wolność, o której marzą wszyscy artyści. Żadna inna kulturowa nominacja, żadna, żadne inne wyznanie, wiara tego nie dają, jak jedynie wiara w Boga w Trójcy Jednego czyli katolicyzm. Zaskoczenie? Nie, nie powinniśmy być zaskoczeni. Przecież wiemy o tym, że to właśnie ta wiara definiuje nam wolną wolę. To jedynie tylko w tej nominacji kulturowej, duchowej istnieje pojęcie wolnej woli. Ty sam wybierasz, to ty decydujesz, jaki chcesz być, również w Twoim tworzeniu. Czy to będzie obraz, czy to będzie dzieło teatralne? To ty decydujesz. Ty dokonujesz wyboru, czy kłaniasz się panu Bogu, czy podpisujesz pakt z Mefistofelesem. To ty decydujesz. Pełna wolność. Jeżeli tak na to popatrzeć, to aż zdziwienie ogarnia, dlaczego artyści nie chcą być wolni? Dlaczego artyści nie wierzą w pana Boga? Dlaczego artyści uciekają od Pana Boga? Odpowiedź na to pytanie? Jaka jest? Ano taka, że jeżeli dokonuje się w życiu wyboru, życia w niemoralności, życia w służbie złu, to trzeba mieć do tego wszystkiego alibi. I tym alibi musi być zaprzeczenie wiary w Boga, który wymaga od nas czegoś innego który mówi, że. Tego typu zachowania są złe, tego typu zachowania prowadzą do piekła. Jeżeli artysta dokonuje takiego wyboru, w którym to piekło mogłoby mu natychmiast grozić za to, co czyni, dziś, tu, na Ziemi, no to on się musi wyrzec Pana Boga, musi być ateistą, musi odrzucić wiarę, odrzucając wiarę. Odrzuca wolność. Staje się niewolnikiem albo huci, albo swego pana, który mu płaci. Ideologii. Niewolnikiem ideologii. A w sztuce chodzi o to, aby być wolnym. I tylko taka sztuka daje nam szansę na to, aby być lepszymi. I tylko tacy ludzie, tworzący takie dzieła, mogą być autorytetami. I tylko oni tak naprawdę są tą elitą, o którą. Nam chodzi i za którą tęsknimy.